W dzisiejszym odcinku zobaczycie najbardziej przekoksane piracko-wikingowe imperium do stworzenia i zimę, wielkie bitwy o podbój Anglii i zimę, porywanie pięknych królowych i zimę oraz mnóstwo łupienia i oczywiście zimę. Crusader Kings 3. I tak, zagramy wikingami. To może wam podpowiedzieć wygląd tego menu, bo wyszedł najnowszy flavor pack, tak zwany do Crusader Kings 3 Northern Lords i właśnie on skupia się na takich nowościach jak zima, no i wikingowie. Więc właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Możemy zacząć od zakładki, która została specjalnie do tego przygotowana i nazywa się Wrath of the Norsemen. Możemy zagrać jako jeden z synów Ragnara, ale i nie tylko. Ivar the Boneless, Bjorn Ironside. Swoją drogą, Bjorn był młodszy od Ivara? Bo coś tak tutaj, tak mi to wygląda. Ale potem mamy jeszcze Sigurda the Snake in the Eye oraz już nie syna Ragnara, ale jakiegoś innego wikingowego lorda Hulfdana Vrithershirda. Czy jakkolwiek się to wymawia, oraz możemy stanąć naprzeciw nim jako wkurwiony Earl Alfred. No zobaczcie, on naprawdę wygląda jakby miał niezłego wnerwa. No ale co się dziwić, jak ma się taką przyszłość do spełnienia i tylu pogan do pokonania. Ja tam wiem, kogo wybiorę, bo nie ukrywam, że tutaj troszeczkę mnie zaintrygował ten step. Can you win Ivar Wars and keep him alive to rule for many years to come? Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na neba.com, gdzie z kodem Lukas możecie dostać Crusader Kings 3 po jeszcze obniżonych cenach, linki w opisie. Ivar the Boneless, on jest naprawdę niezłym przekoksem. Genialny strateg, urodzony mistrz miecza, wiking co najważniejsze oraz jest szarmancki. Wiadomo, kobiety kochają brodatych. No zobaczcie, jak ona się w niego wpatrzy. Na starcie jesteśmy wplątani w pewien mały konflikt, a mianowicie dwa. Po prostu musimy się zemścić za naszego ojca Ragnara, pomścić jego śmierć i ukarać królów królestw, które się do tego przyczyniły. No, jako urodzony przywódca wojskowy, no to może weźmy Chivalry Focus na początek i jeszcze rozwiniemy tutaj w kierunku przyspieszenia rajdowania oraz zwiększenia supply capacity dla naszych wojsk. No, nasz następca znalazł właśnie małżonkę, tutaj to mnie nie interesuje, gdzieś jakieś wybory. My musimy w pierwszej kolejności najechać naszych przeciwników. Winter Soldier. Ale nie mamy nikogo do siege'owania, no szkoda. My musimy zdobyć dużo prestiżu, ponieważ doszło trochę nowych major decision dla wikingów. O takie stworzenie na przykład Elevate the Kingdom of Men and the Isles. W skład możemy stać się piratami, co daje naprawdę przepotężne bonusy. Sporo renomy, zmian na feudalizm i dodatkowe 7,5 tysiąca wojska. Troszeczkę OP. Ale też jest kilka takich innych. Forge the Jomsk Viking, Hold Grand Bold. A chyba Rise of Runestone to już było. Tak coś kojarzę. Możemy też stworzyć przepotężne Królestwo Mórz Północnych, które powstaje z ziem Anglii, Danii oraz Norwegii. No ale my tu pitu, mamy wojnę do wygrania, więc najpierw stąd po prostu uciekajmy, bo nie mam zamiaru walczyć z tą armią. I zobaczcie, to skosztuje tylko 13 goldal. Minus 75%. Doszło trochę tutaj specjalnych kultur dla Norsemenów. Viking Tactics, specjalne jednostki, które teraz możemy rekrutować, longshipy, właśnie dające nam następujące bonusy, możliwość rekrutowania huskarlów oraz all things. Reszta rzeczy? Cokolwiek? Nie no, rady mamy całkiem niezłą. Może być, chociaż nawracanie prowincji na naszą jedyną słuszną wiarę troszeczkę zajmie. Ale mamy czas. Na początek powołajmy następujące armie, można powiedzieć zawodowe. U Wikmenów to jest odpowiednik Bowmenów, tylko taki bardziej defensywny, jak możecie zauważyć. Oraz zostające tutaj bonusy podczas zimy, co jest też dość fajne. Oraz Lightfootmenów, ponieważ przeciwnicy zazwyczaj mają sporo ciężkiej piechoty, więc skorzystajmy na tym. Na początku może tutaj na południe się zdesantujemy, żeby wygrać te bitwy, zanim tam nasi północni przyjaciele dokończą swoje sprawy. Nie mają z nami szans tutaj o walce o północ, południe, Norwich. W międzyczasie dosyłam sobie jeszcze więcej wojska z naszych terytoriów, bo to jest darmowa armia, którą dostaliśmy na początku, a to jest armia, którą po prostu mogłem zrekrutować, a za chwilę jeszcze dodatkowo będę mógł powołać tą naszą bardziej zawodową armię. A właśnie, czempioni, dajcie mi czempionów więcej! Bo tych, co mam, to tak troszeczkę ich tutaj mało mamy.
ósemka, no nie mamy ich za dużo, 0-0 jest, nie, Forbid. Ja powinien mieć przekoksów tak naprawdę z tymi wszystkimi bonusami tutaj. No to mamy bitwę o wszystko, ale chyba damy radę ją wygrać tutaj, chociaż nasz syn chyba właśnie poniósł porażkę i zginął w bitwie. Ale złapaliśmy pierwszą naszą ofiarę. Jak mu tam było? Earnful of coś tam, nieważne. Chyba mu zrobimy krwawego orła. Więc pierwszy skrawek w Anglii zdobyty dla nas. A my teraz zdobywamy nasze terytoria na północy. Możemy też wreszcie wybrać pierwsze dziedzictwo naszej dynastii. I doszły dwa nowe dziedzictwa. Adventure oraz Pillage. Czyli na polskie przygoda, awanturnictwo oraz plądrowanie. Ja tam wiem, co wybiorę. A wy? Tym bardziej, że tutaj mamy naprawdę mocne bonusy do plądrowania, najeżdżania i szybszego zdobywania kolejnych prowincji. A co do szybszego zdobywania prowincji? Engineering for Destruction. Haha! Zdobyte? Dobra. Zdobywanie tego trochę trwa, bo nie wiem, nie mam jakiegoś przyspieszenia tutaj, ani żadnych dowódców, co by nam dali tutaj przewagę przy oblężeniach. Ale chyba znowu wygraliśmy. I tak, robimy drugiego krwawego orła. To można powiedzieć, że zemsty dokonaliśmy i jednocześnie no, mamy przyczółek do naszej zabawy. Zwłaszcza ten przyczółek. No ale co byśmy tutaj mogli mówić o byciu, nie wiem, królem piratów albo wikingowym piratem, gdybyśmy no, nie odwiedzali i nie piracili naszej tutaj okolicy. No to czas powołać armię. No, zacznijmy może plądrowanie od prowincji szkockich. Jest tu sporo złota. Tworzy tytuł księstwa wyspy Man, bo jest mi to potrzebne. Ale jednocześnie w sumie chyba zapewnię też niepodległość. O, nie mogę tego zrobić. Jak to mam zdobyć dla siebie? O, złapaliśmy jakąś królową. Jak miło. I oni chcą ją kupić od nas. Nie, kogoś innego najpierw wolą. Mam wrażenie, jakby to się budowało jakoś znacznie dłużej. Aha, recently looted plus 50%. No tak, to może coś tutaj tłumaczyć. No i proszę, 100 golda za królową. Dziękuję. Trochę ją nisko cenią. Tyle to na jednym ridingu zarabiam. No i to jest to, co wikingowie lubią najbardziej. No i wszystko, co było warte splądrowania, tak naprawdę splądrowałem, więc wracajmy do nas. No, a może my teraz zorganizujemy Grand Blood, cokolwiek to znaczy. I mamy tutaj, Human Sacrifice, to chyba źle. No, ale nie szczędźmy wydatków na tą imprezę. Niższe podatki? W życiu! Ta rebelia była naprawdę krótka, no ale co ja się tutaj dziwię. No, to takie coś, to ja lubię. Teraz przystąpmy do jednego wielkiego nowego rajdowania okolicy Anglii, ewentualnie Francji, bo tak jak patrzę, no to za dużo tego wojska nie mają w tej okolicy, a zarówno ani Anglia, ani Francja, ani Lotaryngia, więc to są łatwe cele. Longship dla Jarla. No ja myślę, że zwiększenie capacity naszego lutu jest jak najbardziej na propsie, więc bierzmy. A w międzyczasie tutaj jakieś bunty zauważyłem. No nic to, my ruszamy na małe, dalsze plądrowanko. Ten limit, czy to jest w ogóle możliwe, żebym to jakokolwiek zapewnił? No to może jednak zwiększmy development w naszej stolicy. Co, na co ja mogę wysłać mojego syna? No niech będzie. Serio, Albert, serio? Myślałeś, że pokonasz wikingów? A sława rośnie. Dzięki, Albert. Jeszcze tutaj te pomniejsze księstwa też splądrujmy. Sporo pieniędzy tutaj mają. No i czas wrócić z naszymi łupami do domu, bo tym bardziej, że zapasy prawie na wykończeniu. Boże, jak to szybko płynie wszędzie, to może jakieś dalsze zakątki odwiedzimy świata również. Kolejna nędzna rebelia stłumiona. A tutaj mnie plądrują, więc kurde. Ja ci dam mi plądrować moje terytoria, ja ci dam. War campsy, to może być coś, co nam się przyda na naszych terytoriach. Niech to się buduje. Trzeba zdobyć kolejne terytoria dla nas. Nie, no serio, jego armia chce chyba popełnić samobójstwo. Nara. A on próbuje cały czas. On naprawdę cały czas próbuje. Cały czas. No ale mimo wszystko wygraliśmy. Kolejna rebelia stłumiona. Już nazwę tego rebelią. I było przyłazić na moje terytoria. Chyba nie. I kolejna jakaś dziwna wojna do wygrania. Enforce peace. O, albo nie chcą, nie zgodzą się. No to lecimy dalej walczyć. Jest tutaj kolejna nowa decyzja. The Terminate Personal Diet. Która mówi, że możemy się poświęcić jednemu z bogów i dostać następujące bonusy. No w sumie takie fajne. No ale to może do Tora się poświęćmy. Strasznie wolno odnawia mi się armia. Strasznie wolno. Mogę tutaj stworzyć Królestwo Alby najwcześniej, tak ze wszystkich.
ale czy ja to chcę robić i czy to mi nie zablokuje na przykład stworzenia Królestwa of Man and the Isles? O, Wessex mi wojnę wypowiedziało. No okej, okay. Ktoś tu przegrywa bitwę. No, Albert, a myślałeś, że będzie łatwo? No to czas się dostać na stolicę Alberta. Boże, jakiś zero jednostek, co to w ogóle jest? No i chciał tak tej wojny, a nie był nas w stanie jej wygrać. Hej, czasem się przydaje te czytać te lekcje, że tak powiem. Dostaliśmy nowe Casus Belli, Varangian Adventure, które pozwoli nam przenieść nasz dom do nowo podbitych terytoriów oraz dostaniemy jakieś dodatkowe jednostki z naszej głównej kultury oraz wiary. Może na kolejne rajdowanie i plądrowanie wybierzemy się do Francji, jest tu bogato, albo może gdzieś dalej, skoro mam tak szybkie statki. Tym bardziej, że papież nie ma za dużej armii. I płyniemy! Bardzo szybko. Ta, papież, ty chciałeś pokonać wikingów. Mamy to, mamy to. Jesteśmy żywą legendą, mamy 2631 prestiżu. A on wciąż dycha. Iwar, zrobisz to. Serio, brakuje mi tytułu właściciela tego zadupia? No to przeprowadźmy odpowiednie prawo, żebym mógł zabierać tytuły. 86% szans na to, że mi to odda. No i zdobyliśmy to zadupie. No dobra, wprowadzamy to. A Kingdom of Pirates! Udało się nam to zrobić. I możemy teraz albo dostać przydomek The Great and Terrible, albo pozbyć się 10 stresu. Myślę, że ten przydomek jest ciekawszą opcją. Ile ja mam wojska? To jest chore. A nasze królestwo się tutaj przeniosło. I mamy 22 punkty developmentu. Co ja tutaj budować mogę? Ile tutaj jest miejsc? To jest jakiś chory... Paradoks, weź to z nerw! Co ja tu mogę postawić? No ale co najważniejsze, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek przygód Iwara i jego dynastii, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach na ten temat, czy mam się może brać za coś innego. A tymczasem papież zostaje znowu w papę. I z jakiegoś dziwnego powodu nie mogę splądrować Rzymu. No to... są inne bogate tereny. A jeżeli czujesz niedosyt do Crusader Kings 3, no to zapraszam do obejrzenia całej serii, gdzie gramy Polską i tworzymy naprawdę przepotężne polskie słowiańskie imperium.